Faktycznie trudno o lepszą promocję Katowic, można się odprężyć, a koncentracja w pracy dziś potrzebna, bo rozprężenie wkrada się przed długim weekendem. Chwila nieuwagi może nas drogo kosztować, no chyba, że jest się własnym szefem, czytaj artystą i należy się do zespołu Chwila Nieuwagi. Razem ze mną artyści tej rybnickiej grupy, witam was serdecznie. Witamy. Tworzycie muzykę z kręgu łagodności, bo jesteście łagodni z natury. Bywa, że jesteśmy łagodni, aczkolwiek różki też czasami wystawiamy. W takim razie, no właśnie, co to za gatunek muzyczny? No właśnie, to jest takie, pożeniliśmy trochę i trochę tej krainy łagodności i dodaliśmy trochę takiego zadzioru folkowego do tego, dlatego jest ten, rogi wychodzą czasem i można przytupnąć nogą. Ale co ciekawe, lubicie też poezję. Tak. To widać w waszej debiutanckiej płycie. Skąd taka inspiracja, aby sięgnąć po konopnicką? No w zasadzie z poetami żyjemy od dawna, bo najpierw ich czytaliśmy, później słuchaliśmy tekstów poetyckich na płytach, między innymi na właśnie płytach składankach w kręgu Krainy Łagodności, Kraina Łagodności. I jakoś tak w momencie, kiedy przyszedł czas na to, żeby powstawały nasze kompozycje, to pod ręką było tak wiele dobrych tekstów, że no, nie trzeba było wyważać otwartych drzwi, korzystaliśmy z tekstów poetów. Teraz troszeczkę śmielej jakby uciekamy się ku swoim własnym autorskim próbom. Efekt jest widoczny na płytach. A ktoś nie powie, to może za ambitne? A jak ktoś zbyt ambitne, to się nie sprzedaje i to też nie dobrze. Tak mówią, ale jakby przeczy nasza obserwacja tego rynku. Widzimy, że ten rynek muzyczny wcale nie jest aż taki prosty, jak chciałoby się go widzieć. Spokojnie jest miejsce na wszystko. Można spokojnie śpiewać poezję, można śpiewać folkowo, można śpiewać po śląsku, co też trochę robimy. I na wszystko jest miejsce, wystarczy po prostu odważnie spróbować i nie uciekać się do najprostszych metod. Najprostsze metody są, szybko przynoszą efekty, ale bardzo krótkotrwałe. A to nie jest mieszanka wybuchowa? Z jednej strony trochę tego, co śląskie, z drugiej no, sięgamy jednak po poezję? To jest chyba nasza trochę taka cecha rozpoznawalna właśnie, ten gatunkowy miszung. W związku z tym taki też tytuł naszej drugiej płyty, miszung, ze względu na te skoki, jeżeli chodzi o gatunki, jeżeli chodzi o dobór tekstów, bo też przeróżnych autorów. I... No to fakt, ale czerpiemy z tego wielką frajdę, przez to, że się nie nudzimy jednym gatunkiem. Mamy wrażenie, że publiczność, która przychodzi na koncerty, odbiera to tak samo, nie nudzi się w żaden sposób, bo za każdym razem możemy czymś nowym zaskoczyć. Jest tu coś folkowego, za chwilę coś jest jazzowego, za chwilę coś jest na przykład bardzo delikatnego, poetyckiego, także jest ciekawie. Wasz zespół to też jest taki miszunk, taka mieszanka trochę wybuchowa, bo z jednej strony jeden samouk, ty również chyba, tak, również jestem bez specjalnego doświadczenia muzycznego, chociaż tam muzyka w sercu głęboko i z drugiej strony doświadczeni muzycy zdyplomowani. Tak, zdecydowanie. My jesteśmy jedynymi samoukami w zespole. Pozostali to zawodowi muzycy, tak jak pan powiedział. Ale dzięki temu myślę, że mamy taką intuicyjną radość grania. Jeżeli ona wchodzi. Jeśli chodzi o nas i my ją wnosimy, a chłopaki dodają nam takiej racjonalnej przybudówki intelektualnej co do tego, co chcemy robić. A jakie jest wasze muzyczne niebo? Występowaliście już w Opolu i to też nie przed byle kim. Tak, tam troszeczkę sięgnęliśmy tego nieba, jak dla nas, ponieważ w Amfiteatrze Polskim wystąpiliśmy w naprawdę znakomitym gronie przed znakomitą publicznością. Mieliśmy przyjemność zagrać przed Jaromirem Nohawicą, przed Stanisławem Sojką, także mamy nadzieję, że to nie jedyne niebo, którego dotkniemy. Wystarczyłoby, żeby to się powtarzało i już to będzie to. To teraz Paul McCartney, tak? Byłoby pięknie. Jeszcze nie złożył nam propozycji. Ale nie odmówimy, na pewno. Kiedy można was w takim razie posłuchać? W najbliższą sobotę odbywa się koncert premierowy właśnie tej płyty Miszung w Rybnickim Centrum Kultury o godzinie 18. Poza tym gdziekolwiek, gdzie jeździmy po całej Polsce, można nas posłuchać i mamy nadzieję, że warto. Dziękuję wam za rozmowę, za wizytę w studiu o poranku. Teraz będzie Jak w niebie i teledysk o tym tytule.
Patrzeć na zieleń pól.